No witajcie, siedzimy sobie z Rafałem w jego pięknej syrence. Dziękuję bardzo. Fajnie, ładnie odbudowanej. W historii powojennej Polski pierwszy i ostatni, jedyny całkowicie polski projekt, dla tych, którzy nie wiedzą. Budowany w fabryce, czy kończona produkcja była w fabryce samochodów małolitrażowych na Śląsku. Tak jest. Bo została przerzucona, no i dlatego też dzisiaj syrenka się z okazji urodzin Malucha pojawiła, no bo jakby jest sentymentalnie, historycznie, jeśli chodzi o miejsce powstawania, z fabryką, która później Maluchy produkowała, połączona. Ile ją odbudowywałeś? Bo pięknie odrestaurowana, to jest 105, czyli ostatni model syreny. L to trzeba dodać. L, ale tak. Nie, że long. Nie, w podłodze biegi. A rzeczywiście nie ma w kierownicy. Tak, nie w kierownicy. Wbrew pozorom elek było mniej niż 105 zwykłych. A. Także to już była widocznie końcówka produkcji i już z racji tego, że już była końcowym tym produktem, nie była tak sprzedawana jak Maluch, który ją wyparł ileś. Nie no, Maluch to był powiew zachodu, powiew nowej technologii, tak jest, no przecież jest. Syrena. Ale Syrena miała wiele zalet, tak? Bo po pierwsze, zero konieczności wymiany rozrządu. Smarowanie razem z paliwem. Tak jest. Niezawodny, toporny, najprostszy w konstrukcji silnik dwusuwowy. Miotca nie łamiotca. Po prostu no. do naprawy wystarczył klucz płaski, młotek i przecinak. Zgadza się. I zrobiło się praktycznie wszystko. Zgadza się, to w 100% się z tym zgadzam. Nie ma dużo elementów w silniku, nawet jak robiłem cały był, oprócz części jakiejś tam odbudowy, no to się był remont silnika też przeprowadzany, no i rzeczywiście tych elementów za wiele tam nie ma. Po wykonaniu szlifu to praktycznie i złożeniu najbardziej newralgicznym elementem to tylko gaśnik, a reszta to już nie. No tak, bo to trzeba umieć wyregulować. Wyregulować i nastawić. Dokładnie. Syrena, taki krótki rys może historyczny, to pierwsza polska powojenna konstrukcja auta osobowego. No i jak się później okazało, jedyna w historii naszej motoryzacji. Taka całkowicie stworzona u nas od A do Z. Pierwsze nadwozia były jeszcze wykonywane w technologii z drewna. Tak jest. Bo oczywiście auta stare, dla tych, którzy może nie wiedzą, szczególnie przed wojną, ale i niektóre po wojnie, to wiele, no pierwsze w ogóle miały konstrukcję kabiny wykonywane z drewna, obijane albo płótnem, albo blachą, albo innymi materiałami. Czyli syrenka bodajże chyba od 104 doczekała się pełnego metalowego nadwozia, czy od 103? 103. Od 103, tak. No wcześniejsze modele to były tak zwane kurełapki, czyli drzwi otwierane w przeciwną stronę niż klasycznie. Żartów było pełno. Od tego, że się jeździło i na wioskach kury łapało do samochodu, po inne. Tutaj pięknie odnowiona, zadbana, no cieszy oko. Ile pracowałeś na niej? No całość projektu to było około 2 lata. Z mojej strony pracy to było 2 lata, tak zakładam, 2 godziny dziennie. Mhm. Wszystko było robione praktycznie przeze mnie, oprócz lakierki. Nie robiłem lakierki, bo chciałem, żeby to było profesjonalnie zrobione i wyglądało, można powiedzieć, lepiej niż wyszła z fabryki. Dokładnie. Żeby każdy, jak ktoś przychodzi, żeby to nie było, że jest jakiś ulep, tylko żeby widać było zalety, wizualne, bo dla mnie, może wracając do tego, dlaczego padło na syrenę, przy jakiejś takiej chęci pozyskania jakiegoś samochodu zabytkowego, zabytkowego. Kierowałem się głównie tym, że to właśnie był jedyny samochód wyprodukowany w 100% U nas, no, począwszy od projektu, skończywszy na wykonaniu, co dla mnie było takim, chęcią pozostawienia dla potomnych, można powiedzieć, tej historii, żeby ludzie, którzy tam, przypuśćmy za 20 lat, za 30, zobaczą ten samochód, powiedzą,
coś robiliśmy, prawda? Dokładnie, tym bardziej, że było robione. Mamy jakby wysyp dużych Fiatów, Polonezów, maluchów, ludzie do tego wracają, kupują, restaurują, a syrenka jest takim białym krukiem. Spotkać ładną, zadbaną, sprawną syrenkę to już jest rzadkość, a w takim stanie jak twoja to już naprawdę można liczyć na palcach obydwu rąk. Rocznik 79. Przebieg oryginalny? Nie, to nie jest oryginalny, bo 1513 km przejechanych od momentu wykonania remontu. Czyli tak, licznik został wyzerowany tak jest. Podczas remontu. Jakby którym byłem. Właścicielem jesteś? Jestem trzecim teraz właścicielem. Oto. Nabyłem go od właściciela, który trzymał ten samochód 15 lat, a kupił go od pierwszego właściciela. Mm-hmm. I 15 go lat trzymał. No i z różnych przyczyn losowych udało mi się od niego nabyć ten samochód. Mm-hmm. No on był w stanie takim mocno średnim, dlatego zostało wszystko rozebrane do przysłowiowej śrubki I kompletnie odbudowane. Co ciekawe jeszcze powiem, bo natchnienia, czy takie tak do tego, żeby ten samochód, to posunął mnie też kolega, który miał malucha. I pewnego dnia przysyła mi zdjęcia i mówi: patrz Rafał, co ja mam w garażu. I mi tak pokazuje tego malucha, oglądam, wiesz co, i ja do niego powiedziałem, wiesz co, bo to kolega Jacek tak. I mówię, ja to bym tak sobie marzę, malucha może nie, ale właśnie taką syrenę to bym chciał mieć. 3 tygodnie później przysyła mi, że kupił jakąś syrenę, on. I już tego nie wytrzymałem i wtedy odbyły się takie, no nie wiem, poszukiwania, które też trwały z pół roku, egzemplarza, który będzie się nadawał do jakiejś tam sensownej odbudowy. No ale, tak, się udało. Ale się udało. Także na przebitkach zobaczycie tą piękną syrenkę, jak jest wypieszczona, wygłaskana, wylizana, można by powiedzieć. A jak zobaczycie gdzieś na drodze, to machajcie, bo Rafał jest tutaj, powiedzmy, z bliskich okolic Trójmiasta, więc na gdańskich i okolicznych drogach na pewno go zobaczycie. Nam się robi już powoli ciepło, więc my kończymy. Do miłego, rychłego i w ogóle tam siema bajlandu. A pierwsze pytanie konkursowe, jakie było dzisiaj na scenie, nie wiem dlaczego padło, ale było mądre, bo Wiktor zapytał się, dlaczego maluch ma 2 cylindry. Dlaczego? Bo jest mały.